Listy w południe rozpoczęło się spotkanie Krakowic z Polonią Warszawa. Oba zespoły w swych tradycyjnych strojach, Krakowia w koszulkach w biało-czerwone pasy i Polonia w słynne czarne koszule. Krakowia przystąpiła do tego meczu w następującym składzie: w bramce Kwedyczenko, z numerem drugim Mróz, z trójką Hajduk, z czwórką Kowalik, 5 Góra, 6 Duda, 7 Rajko, 8 Wrześniak, 9 Gruchała, 10 Hrabkowicz, 11 Depa. Akcja zawodników Polonii: strzelał z numerem 8 Murdza i Polonia Warszawa w bramce Kwiatkowski, z numerem drugim Przybyliński, 3 Żebłakow, 4 Milewski, 5 Zub, 6 Stokowiec, 7 Wachowicz, 8 Murdza, 9 Prokop, 10 Rocki, 11 Głaszewski. Sędzią głównym spotkania jest Marek Kowal z Katowic. Krakowia i uderzenie z woleja Marcina Hrabkowicza, najskuteczniejszego zawodnika Krakowi, który ma w swym dorobku 7 bramek. Pierwsze minuty spotkania należały do Krakowi. Gospodarze przeprowadzili więcej akcji ofensywnych. Mecz drużyn sąsiadujących ze sobą w tabeli. Krakowia przed tym spotkaniem była na miejscu 6 z dorobkiem 23 punktów. Polonia Warszawa 5, 25 punktów, a więc spotkanie drużyn plasujących się w czołówce ligowej tabeli. Rafał Wrześniak, bardzo ładne uderzenie z dystansu. Kwiatkowski nie próbował łapać tej piłki. Piłka jest śliska, padał wcześniej deszcz i słuszna interwencja Kwiatkowskiego, który wolał piąskować. Teraz dla odmiany z dystansu, choć niecelnie, Krzysztof Hajduk. Mecz drużyn wielce zasłużonych dla polskiego futbolu. Krakowia to 5-krotny mistrz Polski, natomiast Polonia Warszawa jest pierwszym powojennym mistrzem Polski w 1946 roku. Na gruzach zburzonej przez hitlerowców Warszawy poloniści wywalczyli pierwszy powojenny tytuł mistrza kraju. Polonia Warszawa jeszcze zdobyła Puchar Polski w 1952 roku. Wielce utytułowane zespoły, akcja Hajduka, które cieszą się sympatią wykraczającą poza granice Krakowa i Warszawy. Emocjonujące, ciekawe widowisko prowadzone fair, również kulturalne zachowanie kibiców. Rzut wolny dla Krakowi, Gruchała, zablokowane dośrodkowanie. Krakowi jest okazja do centry i tu bliski szczęścia Kowalik nie sięgnął tej piłki głową, ale jeszcze w jej posiadaniu Krakowia. Hajduk wygrywa pojedynek 1-1 i jeszcze raz Krzysztof Hajduk. Zamknięci teraz goście we własnym polu karnym i Polonia. W zespole Krakowi już w składzie Krzysztof Duda, który odcierpiał karę 4 spotkań za czerwoną kartkę otrzymaną w darmowym meczu z Wisłą, natomiast w zespole krakowskim brak Marka Węgla, który ma stłuczone kolana. I Polonia. Dobre wyjście na czystą pozycję strzelecką Prokopa i świetna interwencja Kwedyczenki. Gdyby krakowski bramkarz odbił tę piłkę ręką, otrzymałby od arbitra czerwoną kartkę. Nie może zrozumieć Mariusz Prokop tego, że przegrał pojedynek sam na sam z krakowskim bramkarzem. Jak na razie najdogodniejsza sytuacja w tym spotkaniu stworzona przez zespół gości. Ale nakazuje to czujność krakowskiej defensywie, gdyż poloniści zdolni są do przeprowadzenia groźnego kontrataku. Stokowiec, byle dalej od własnego pola karnego i z autu Krakowia, Depa. Wzdłuż linii do kapitana, do Rafała Wrześniaka. Krzysztof Duda, ochoczo włączający się do akcji ofensywnych. Centra Gruchały
igłówka Edwarda Kowalika. Część publiczności sądziła, że piłka znalazła się w bramce, ale to złudzenie optyczne tych widzów, którzy siedzieli po przeciwległej stronie boiska. Uwolnił się spod opieki rywala Marcin Hrabkowicz, ale minimalnie za daleko wypuścił sobie tę piłkę i skuteczna interwencja obrońców Polonii. W rogu Krakowia słusznie do Wrześniaka nie ma spalonego. Jest okazja do jeszcze jednej centry i natychmiast strzela Gruchała po kolejnej interwencji Kwiatkowskiego, który ciągle nie decyduje się na łapanie tych piłek i woli piąskować, bojąc się, że ta śliska piłka może sprawić mu kłopot. Krzysztof Duda próbował strzału głową, a potrafi to zrobić, o czym chyba doskonale wszyscy pamiętają, w jaki sposób Krzysztof Duda strzelił bramkę głową w derbowym meczu z Wisłą. Teraz jego wycieczka na pole karne Polonii bez efektów bramkowych, ale przecież nie w każdym meczu z tego typu zagrań muszą padać gole. Szybki po skrzydle bieg Gruchały i nie trafia w piłkę Hrabkowicz, choć jeszcze w jej posiadaniu Krakowia, centra. I znów prosta piłka, której nie łapie Kwiatkowski. Ale tym piąskowaniem dość szczęśliwie umożliwił swoim partnerom kontratak. Mariusz Prokop z 9 numerem, który fatalnie przegrał pojedynek sam na sam z Kwedyczenko. Rafał Wrześniak nie pozwolił sfaulować się. Krzysztof Hajduk, od którego rozpoczyna się większość akcji ofensywnych krakowian. Kiedy trzeba, piłkarze krakowscy przyspieszają, kiedy trzeba, szanują piłkę albo grają z pierwszego uderzenia lub tak jak w ten sposób, prostopadle. Nieporozumienie wśród zawodników Polonii, piłka w siatce, ale proszę Państwa, faulowany jest Edward Kowalik, oto ta sytuacja, nieporozumienie Wachowicza z Kwiatkowskim, piłka w bramce, ale zdaniem arbitra, który gwizdnął wcześniej, Kwiatkowski faulował, za to dostaje czerwoną kartkę, w jego miejsce pojawia się rezerwowy bramkarz Marcin Muszyński, opuścił plac gry z numerem 10 Piotr Rocki i rzut karny dla krakowian Rafał Wrześniak i gol. 41. minuta, Krakowia obejmuje prowadzenie 1-0, autorem bramki kapitan zespołu, najbardziej rutynowany zawodnik Rafał Wrześniak, a Polonia Warszawa od tej 41. minuty grać będzie w dziesiątkę. Raz jeszcze ta sytuacja. Pierwszy kontakt z piłką rezerwowego bramkarza Marcina Muszyńskiego polegał na wyciągnięciu jej z bramki. Piotr Rocki z numerem 10 opuścił plac gry i piłkarzy Polonii czekają teraz trudne chwile. Po pierwsze, przegrywają 0-1, a po drugie grać będą jeszcze tych parę minut w pierwszej połowie i całą drugą w liczebnym osłabieniu. Natychmiast starają się to wykorzystać krakowianie. Bardzo ładny strzał z dystansu Pawła Depy. Rezultatem 1-0 dla Krakowi kończy się pierwsza połowa tego meczu. Meczu ciekawego, interesującego, drużyn zajmujących czołowe miejsca w tabeli. Co znajduje potwierdzenie na murawie, zespoły prezentują bardzo ładną grę i prowadzenie Krakowi, która stara się wykorzystać handicap w postaci liczebnej przewagi. Teraz ostra centra Gruchały, do której nie doszedł Rajko. Zadowolone twarze sterników obu klubów, Piotra Skalskiego, prezesa grupy osób wspierających i wczorajszego solenizanta, prezesa warszawskiej Polonii Tadeusza Jaworskiego. Tymczasem akcja krakowian. Centra Rajko próbował odgrywać klatką piersiową do Hajduka. Większe dzieło ładnym uderzeniem spoza 16 metrów Paweł Depa. Natychmiast Paweł Depa wraca na swoją połowę. Skuteczny powrót, zdołał odbić tę piłkę głową i Polonia
traci piłkę Mariusz Prokop i Duda. Brakowało go w tych ostatnich czterech meczach. Poczekał ładnie na rywala, by go raz jeszcze minąć. Ofensywne wyjście Krzysztofa Dudy i tu świetnie składał się do strzału Jacek Mróz, ale uderzenie zablokowane przez Dźwigałę, który pojawił się na boisku przed chwilą, zmienił Solnicę piłkarza grającego z numerem 14. Zmiana w zespole Krakowi, schodzi z numerem 5. Góra, pojawia się w jego miejsce Brusman, tymczasem wolny dla Krakowi i gol. 2-0, 65. minuta, centrował Rafał Wrześniak, a autorem drugiej bramki bardzo ładnym strzałem Edward Kowalik. Cieszy się ten piłkarz, zasłużona radość. Raz jeszcze ta sytuacja, świetnie uwolnił się spod opieki obrońców Edward Kowalik i wewnętrzną częścią stopy bardzo pewnie, można powiedzieć, pod absolutną kontrolą ulokował tę piłkę w bramce w tej chwili już rezerwowego bramkarza Marcina Muszyńskiego. 2-0 dla Krakowi. Piłkarze krakowscy zdyskontowali tą liczebną przewagę. Tomasz Siemieniec zmienił Piotra Gruchały. Ostra centra. Niewiele brakowało. Dobre są te ataki po skrzydle Krakowi. Zup. Nieprecyzyjne wybicie. Prezent. Hrabkowicz. I słuszna decyzja. Natychmiastowy strzał Marcina Hrabkowicza. Na pewno łatwiej się gra zawodnikom Krakowi. Prowadzenie 2-0 i jest ich o jednego więcej. Depa. Na skrzydło. Do Hajduka. Hajduk i przestrzelone uderzenie. Choć Krzysztof Hajduk w bardzo dogodnej sytuacji. No cóż, zdarza się. Nie decydował się na uderzenie, bez przyjęcia opanował piłkę. Poszła ona nad poprzeczką, a tu jeszcze większy pechowiec w tym spotkaniu, Mariusz Prokop. Przegrał z Kwedyczenko sam na sam. Teraz w dogodnej sytuacji trafił w boczną siatkę. Ale podoba mi się zespół gości. Czas pracuje na niekorzyść piłkarzy Polonii. Ci mimo takiego właśnie rezultatu 0-2 nie rezygnują i próbują strzelić kontaktową bramkę. Nie poddają się stołeczni zawodnicy. Walczą do końca. Akcja Krakowi. Siemieniec. Pokazuje Piotr Stokowiec, że był faulowany przez zawodnika Krakowi i zmiana. Schodzi Edward Kowalik. Zarobił karnego. Strzelił drugą bramkę. Dziękuję publiczności za doping, a w jego miejsce pojawia się z numerem 14 Paweł Zegarek. Słuszne decyzje trenera Krakowi, Ireneusza Adamusa. Ci piłkarze, którzy pojawili się teraz na boisku, mają zapas sił, absorbują obronę Polonii i gol. 85. minuta. Paweł Zegarek, który przed chwilą pojawił się na murawie, wykorzystał dobre podanie Rajki, trudne uderzenie z kozła. Piłka dostała jeszcze poślizgu przyspieszenia na tej śliskiej trawie i w takich oto okolicznościach piłkarze Krakowi obejmują prowadzenie na sekundy przed zakończeniem meczu 3-0. Trudny do obrony strzał, jeszcze w ostatniej chwili ta piłka skozłowała i mały wzrostem, ale wielki duchem Paweł Zegarek, skuteczny piłkarz tego zespołu, zdobywa trzecią bramkę. Natychmiast rewanż gości, strzelał Murdza. To co mówiłem, nie poddają się zawodnicy Polonii, chcą do końca walczyć i strzelić przynajmniej honorową bramkę. Marcin Hrabkowicz. Dobre wejście w pole karne. Faulowany przez Marcina Przybilińskiego. Podbiega arbiter do obrońcy warszawskiej Polonii i za to przewinienie Przybiliński otrzymuje czerwoną kartkę, tak więc ostatnie sekundy goście grać będą w dziewiątkę, rzut karny i proszę Państwa, poprzeczka, jeszcze dobitka Rajki, a w poprzeczkę trafił Jacek Mróz. Była szansa na czwartego gola, minimalnie niecelne uderzenie Jacka Mroza, ale nic i nikt nie jest już w stanie odebrać
zwycięstwa Krakowi, końcowe sekundy tego meczu i Krakowia wygrywa z Polonią Warszawa 3-0. Krakowianie bogatsi o 3 punkty.